Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Haxo TV, a to jest unboxing zestawu Kobi Romance and Barbarians. Zanim przejdziemy do unboxingu, chciałbym podziękować bardzo serdecznie Wosoxowi, który w sumie udostępnił mi jedną z tych wież, o których wspominałem w moim poprzednim materiale dotyczącym przeglądu tych wszystkich rzeczy, które ma dostępny Wosox w swojej ofercie. No i na samym początku również warto zaznaczyć, że obiecałem Wam, jeżeli tylko dorwę ten zestaw, no to zrobię z niego unboxing. I proszę bardzo, oto dzisiaj do mnie dotarła paczuszka. Proszę ślicznie. Jest to paczuszka dosyć sporych rozmiarów. Oczywiście do jej otworzenia posłużą nam moje w sumie standardowe narzędzia, jakimi otwieram taką paczkę. Przede wszystkim są to pilniczek, nożyk oraz nożyczce. No i jeszcze miałem gdzieś tutaj taką pincetę, ale ta pinceta mi się zapodziała, więc dzisiaj mamy trzy narzędzia do dyspozycji. Tu je sobie położę na paczkę. Myślę, że sobie z tą paczką poradzą. I teraz tak, zapowiadam również drugi materiał z recenzji. To będzie recenzja tego zestawu, który jest w środku. I myślę, że ta recenzja powinna być gratką dla tych wszystkich, którzy się interesowali tą serią i może nadal interesują. O Jezu, nie wiem co powiedzieć, bo od 5 lat nie odpakowywałem takiego zestawu, jakim są Rzymianie i Barbarzyńcy, i naprawdę dla mnie to jest coś ekscytującego, że posiadam karton, w którym wiem, że jest taki zestaw w środku, i dla mnie to jest coś naprawdę pięknego. I sorry, ale no musicie jakoś z tym przeżyć. Jak nie, to najwyżej przebicie filmik do przodu. Z góry uprzedzam, że moja opinia na temat Rzymian i Barbarzyńców będzie dosyć bardzo pozytywna, bo to była jedna z tych lepszych serii. No dobra, ja już może nie będę pierdzielił głupot, tylko po prostu zabierzemy się za otwarcie tej paczki. Widzimy, i Wosok zadbał o to, żeby była solidnie zapakowana. A więc rozrywamy taśmę. O, folię w sumie. I z góry przepraszam za takie podstawkę taką bardzo ubogą, ale no po prostu mam niedługo do pracy. Chciałem zrobić materiał już przed pracą, żeby później tylko móc to wrzucić do Was na tutaj na grupę, taką relację, żeby zdać pierwszą, a samo pokazanie zestawu jako recenzji już będzie ładnie odbywało się z tłem takim klockowym. Zbuduję jakieś specjalne tło na te okazje, w związku z tym, że to jest pierwszy raz, kiedy odpakowuję po pierwsze, taki sam, znaczy tak, zestaw, który jest w środku, nigdy go nie miałem, to jest po pierwsze, a po drugie, nie miałem takiego zestawu z Rzymianem Barbarzyńców, znaczy ogólnie Rzymianem Barbarzyńców już 5 lat w łapie nowego zestawu, więc to jest podwójna ekscytacja. O kurde, zapakował mnie źle. O kurde, będzie kryptoreklama. Pieluszki Dada. Zaraz tu będą musieli mi płacić grube hajsy z tej firmy. Nie, no sobie żartuję oczywiście. Od zera do milionera, jak to się mówi. Okej. Okej. Jakoś będzie. Ups. Żebym tu czegoś nie popsuł. Ja chcę płytkę uszkodzę konstrukcyjną, to się kurzę. 60 zł taka płytka, to nie są żarty. Nożyk nawet nie daje rady, patrzcie. Będę musiał rozciąć. Ta paczka jest trochę moim zdaniem przesadnie, aż tak solidnie zapakowana, ale w sumie większe emocje towarzyszą rozpakowywaniu, bo coraz bardziej nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć zawartość. Przy okazji będziecie mogli zobaczyć, czy faktycznie te zestawy są na stanie w Wosoxie.
pozwolę sobie zabrać paczkę, żeby folię odczepić. No, odczepię się. Okej. Okay. Czyli tutaj będą pampersy, czy będzie coś innego? Pampersy to są? Nawet nie wiem, co tu jest w środku. Dlaczego to jest kurde? Ja się pytam. Ja się pytam pana kierownika Wosoksu, czy sprzedaje klocki, czy pudła po pieluszkach. Bo pieluszek nie zamawiałem, ale chyba w środku będą klocki. O Jezu Chryste. Pudło w pudle. Jak matrioszka. Dobra. Okej, okay, słuchajcie. Dobra, nie. Czekajcie. To jest warte uwagi, bo dostałem informację, że jest jakaś promocja z saszetkami, ale nie spodziewałem się, że saszetkę też dostanę. Aha. Dobra, dostałem saszetkę z figurką. To jest figurka. Już wiem chyba nawet jaka. Być może się mylę, ale chyba się nie mylę. To jest 1, 2, 3, 4. Tak, dostałem figurkę. World War II. Okej, tutaj to są moje dane. Nawet tak zobaczyliście, to nie szkodzi. Mi to nie przeszkadza. Ale słuchajcie. Nie, no to jest warto uwagi, patrzcie. Paczka została bardzo solidnie zapakowana z takimi wypychaczami. Tych wypychaczy tu jest sporo, ale o matko boska. Ale mi tu wypchali paczkę. Jezu Chryste. Ale sam zestaw. Patrzcie. To jest... To pudło idzie na bok. Ja pierdzielę. O matko boska. Nie wiem, co w ogóle powiedzieć. Tego zestawu nie dość, że nie miałem. To jest nówka. Nówka sztuka, nieśmigana. Pudło jest w nienaruszonym stanie. Obejrzymy sobie z każdej strony to pudło. Może ja to zrobię tak. Pudło wygląda w taki sposób. Tutaj mamy... ja może przy okazji unboxingu omówię pudło, bo to jest zestaw numer 23301. Ten zestaw ma w sobie 300 klocków i 3 figurki Rzymian. Jest to seria Kobi, Rzymian i Barbarzyńcy. Co warto wspomnieć, jest to chyba najlepsza seria, jaka była. Tutaj mamy pokazaną grafikę wieży, bo to jest zestaw z wieżą. Co to jest? Zaraz się jeszcze upewnię, żeby nie walnąć. Siege Tower, wieża oblężnicza. Ten zestaw jest bardzo bogaty, bo on jest, no jak widać, pudło jest fajne, takie, nie jest takie kwadratowe, tak? Takie prostokątne, tylko jest sześciokątne, tak? Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześciokątne. Grafika tych zestawów, znaczy tej serii na pudłach była bardzo fajna, bardzo mi się to podobało. I teraz tak, mamy tu bardzo fajne elementy bawialne. Mamy dwa koniki, trzy figurki, z czego mamy wszystkie chyba rodzaje tarcz w tym zestawie. Nie, raz, dwa, takie dwie tarcze z ten. Mamy pióropusz, mamy pelerynkę, mamy drabinki, mamy wieżę. Z każdej strony pudło wygląda inaczej. Tutaj mamy ostrzeżenia, informacje. Dobra, ja te pudło, dobra, nie, to zostawimy sobie te pudło tutaj z boku na razie. Jestem zaciekawiony figurką, bo z tego co mi wiadomo, Wosoks ma promocję odnośnie tego, że jak się zrobi zamówienie na 400 klocków co najmniej, na zestaw, który jest 400 klockowy. Ja mam akurat 300 klocków, ale ten zestaw jest no chyba większej wartości, z tego co wynika, że jest figurka też. I dostałem figurkę, saszetkę World War II. To jest bardzo fajne, bo można wybrać albo 5% zniżki, albo figurkę. I ja tutaj jako, że zamówiłem, a Wosoks chciał chyba zrobić mi taką miłą niespodziankę, to dał mi taką oto figurkę. I dokonamy w sumie... Słuchajcie, nie, no teraz nie wiem co zrobić, bo zapowiadałem dwa materiały.
Ale wiecie co? Zapowiadam wam teraz jeszcze dwa dodatkowe materiały poza tym unboxingiem. Będzie to materiał z tej saszetki. Przy okazji omówimy sobie figurkę. Ja może nie mam jakiejś dokładnej kamery, ale jak jesteście ciekawi, co jest w środku, co to za figurka, to was bardzo serdecznie zapraszam na filmik omawiający tą saszetkę. Oraz zapraszam was na gwoździa programu dotyczącą tego zestawu Kobi, Rzemienni Barbarzyńcy. Tak. I od razu mówię, że recenzja tego zestawu pojawi się szybciej od saszetki. I na pewno, nie wiem, no jeżeli, ja powiem tylko tak, jeżeli ktoś naprawdę bardzo chce, to zapraszam na stronę Wosoksu, bo można jeszcze takich trzy kupić, takich wieże, i jeszcze jest taki, o Jezu, nie mam, zaraz znajdę wam instrukcję. Tu mam wszystkie instrukcje, wszystkich moich zestawów. Jeszcze na stronie Wosoksu jest guard post. O, mam. Patrzcie, ja mam taki porządek, że ja mam jeszcze wszystkie instrukcje. Taki zestaw można jeszcze nabyć w Wosoksie, na Allegro. Oczywiście zachęcam do kupowania przez Facebooka, przez ich fanpage, ponieważ macie wtedy prawo do tej figurki oraz do tej zniżki, z tego co mi wiadomo. Z tego co wczoraj czytałem na fanpage'u. Także no, kurde, no nie wiem co powiedzieć. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, ale przede wszystkim też chciałbym w sumie zaznaczyć, żebyście, znaczy, że tak latam od kamery do tego, bo mam dużo klocków poukładanych, żebyście też trochę tak podchodzili do mnie z takim lekkim dystansem, ponieważ ja tych zestawów dawno nie widziałem i od razu mówię, że się zachwycam z tego względu, że to jest zestaw 5-letni, nie jest produkowany od 5 lat. A ja bardzo uwielbiam tę serię i moja ekscytacja wynika z tego, że mam ten zestaw i no, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jesteście dziećmi. Dziećmi może nie, ale jesteście w gimnazjum, zbieracie jakieś zestawy, bardzo się wam podobają, potem jesteście bardzo smutni, bo nie ma tych zestawów i nie można ich nabyć. A bardzo byście chcieli jeszcze tam tę serię tak pozbierać, a już nie macie ich, zaraz jest słabsza dostępność. Tutaj widzę, że jest pudło lekko tak uszkodzone, ale to jest wynik pewnie przechowywania na magazynie. Ale to jest, no to jest zestaw 5-letni, tak, więc ma prawo gdzieś tam pudło być lekko uszkodzone. Ogólnie pudło jest całe, tak, więc nic temu nie stało się. I wyobraźcie sobie sytuację, że po 5 latach okazuje się, że jest jeszcze jakieś tam parę egzemplarzy tego zestawu i macie możliwość nabycia tego. Także to jest coś cudnego. Słuchajcie, ja sobie pozwolę teraz... O Jezu, nie wiem jak to rozegrać. Dobra, zróbmy w ten sposób, że ja sobie zrobiłem unboxing paczki. I zrobię unboxing tego pudełka. I ja sobie to przy was otworzę teraz i zobaczymy jak to wygląda. Jest oczywiście zaplombowane, tutaj patrzcie, jest oryginalna plomba Kobi. Ta plomba się nie zmieniła od wielu, wielu lat. Ona już jest tak stara, że nawet jak się ją odklei, to już nie chce przykleić. Nie chce pudła uszkodzić. Nie, ja muszę to zapisać. Dobra, tam wynosi się z tych. Ale ta plomba jest tak stara, że ona się tak przykleiła do tego, że ona cały klej tu gubi. O! Nie! To muszę uciec. No ja nie mogę ryzykować uszkodzenia pudła. Jeszcze uszkodzimy, ale dobra, przyklei się. O, więc dobra. Nic się nie stało, tu nic się nie urwało. Sorry, ale ja lubię mieć pudła całe. Znowu kryptoreklama kleju. Jak to się otwierało, tak? I tu się wyciągało to, tak? Tak czy nie? O matko. Sorry za moją taką nagminną ostrożność,
Ale no chcę to tak otworzyć profesjonalnie, a nie tak na chama. Nie sztuką jest coś rozwalić, tylko sztuką jest coś otworzyć elegancko i ładnie. O! Teraz poszło. Okej, słuchajcie. Tylko powiem chwila. Otwieram zestaw, którego nie ma w produkcji. Zestaw Kobi. Patrzcie, jak to solidnie było zapakowane. Patrzcie. Tu jest nawet chyba data. Ten zestaw ma więcej niż 5 lat. Jezu Chryste, mam zestaw. Mam zestaw, który ma 7 lat. Ja pierdzielę. 28 sierpnia 2009. Nie wiem, czy widać. Jak nie widać, to sorry, ale no jest. Jest tutaj. Kobi S.A. PF. Kobi S.A. Mielc. Druga zmiana. Nie wiem, co chodzi z tym oznaczeniem. Aż tak zagłębiony wtedy nie byłem. I nie jestem nadal. What the fuck? Pudło w środku wygląda tak. Oj. I są w tym klocki. Dużo klocków. I naklejki. Tak wyglądały naklejki z Rzymian i Barbarzyńców. Naklejki są całe, nieuszkodzone. Ja pierdzielę. O Boże. Mamy instrukcję. To jest instrukcja chyba już poprawiona. W sensie, jak już się kończyła seria. Bo jest zupełnie inny pokaz tych wszystkich zestawów. Nie wiem, powiedzcie mi w komentarzu. Jezu! O, ja pierdzielę. To jest coś niesamowitego. Mam tak, broń, Rzymian. Wszystkie tarcze tutaj dostępne, wszystkie. Tak, wszystkie. Sznurki, konie. Nawet mam ten, o matko boska. Jest nawet ta wyrzutnia taka, co strzela. Łańcuch. Patrzcie, dlaczego warto kupić ten zestaw? Macie dużo brązowych klocków i dużo tych deseczek, których już teraz w bardzo małej ilości można nabyć. Znaczy są zestawy, które tam oferują ich dużo, ale jednak to jest sentyment do tej serii. Mamy tutaj już trzy główki starego typu. Patrzcie, nie będę odpakowywał, ale można zobaczyć. Stara główka. Tu mamy stare torsiki. Stare torsiki. Nie wiem, czy widać. Tu jest tak trochę widoczne. Ja pierdzielę. Nowo Sox. Nie wiem, skąd wyście to wzięli. W sumie to prowadzi jedna osoba. Zawsze mówię w liczbie mnogiej. Nie wiem czemu. Słuchaj, bo tutaj panie Wosok. Nie wiem, skąd to wziąłeś, ale... no, naprawdę, to trzeba być hardcorem, żeby znaleźć zestaw sprzed 7 lat, nie? I to nie pchnięty. Bo ja mając na magazynie taki zestaw bym już dawno otworzył także. To już jest taka świadomość tego, co ma się na magazynie. Fajnie, że dajesz takie woreczki, bo one są... fajnie zabezpieczają przesyłkę. I teraz tak, ja wiem, że może ten unboxing jest długi, ale mam nadzieję, że nie zanudziliście się i chociaż przetrwaliście połowę filmiku. W każdym razie, jeżeli ktoś będzie coś ode mnie kupował, w sensie jakieś konkretne figurki czy coś, to będę to zabezpieczał takimi woreczkami, bo tutaj mam ich tutaj zapas, także tego nie wyrzucę, bo to się przyda. Dodam tylko tyle, że mam tutaj armatę jedną Schneidera
odpakowaną, tylko że ona sobie stoi u mnie i zalega, więc jak ktoś chce, to może u mnie kupić za, albo się zamieni za coś. Oczywiście zestaw ten po złożeniu wygląda w taki sposób. Tutaj, ten co otworzyłem teraz. My sobie tą wieżę złożymy. Znaczy ja sobie ją złożę i wam zaprezentuję. Wiem, że obiecałem wam fort. Wiem, że macie mi niektórzy za złe, że nie pokazałem fortu barbarzyńców. Ale no słuchajcie, no za duże to było. To sobie złożę z miłą przyjemnością, bo to jest sentyment i to jest nówka zestaw, więc głupio by było go nie złożyć. A obiecałem zresztą to już, że wam pokażę ten zestaw. No tak, ja wiem, tamten też obiecałem, ale ten tutaj to jest wyjątkowo. Złożę i wam pokażę. Słuchajcie, jeżeli naprawdę chcecie sobie poekscytować się 7-letnim zestawem, bo to jest 7-letni zestaw, nie wiem jak tamto, ale mi się wydaje, że tamto też są sprzed 7 lat, bo myślę, że to była jedna ta sama produkcja. Boże, kochani, wspomnienia wracają. To naprawdę was tutaj zachęcam do zakupienia tego zestawu, wiem, że on jest drogi. Drogi jest jak cholera, bo 150 zł. Ale warto, dla sentymentu warto, dlatego, żeby poczuć ten klimat taki jak kiedyś. Naprawdę wierzcie mi, że to jest coś fajnego. Także ja już się z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że unboxing się wam podobał. Sorry za takie byle jakie tło. Przy samym prezentowaniu wieży to się poprawi i trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Aha, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, jeśli się podobało, oraz zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będą się pojawiały coraz nowsze i ciekawsze materiały na moim kanale. Myślę, że będzie ich coraz więcej i coraz będą lepszej jakości. Postaram się przynajmniej o to, żeby była jakość jeszcze lepsza, bo wiem, że mam problem z kamerą, wiem, że mogę z mikrofonem, ale staram się dla was jak tylko mogę, tak? Dobra, to jeszcze raz dzięki, cześć i na razie. Pamiętajcie, że najlepsze co może być to odpakowanie, w sumie dzisiaj taki dam na koniec taki tekst, że najlepsze co może być to odpakowanie 7-letniego zestawu Kobi. I jeżeli ktoś, jeżeli jest wśród was osoba, która zbiera od bardzo, 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 bardzo dawna kolorowski Kobi i w sumie doskonale sobie zdaję sprawę z tego, jakby taka osoba się zachowywała po opakowaniu 7-letniego zestawu, którego już nie ma generalnie na rynku, także no przepraszam z góry za taką ekscytację, przepraszam też za to, jeżeli tam komuś coś tam przeszkadza, no i niestety ja nie mogę powstrzymywać swoich emocji, bo no to jest coś pięknego, po prostu dla mnie to jest coś pięknego i no, mam nadzieję, że jakoś to tam no przeżyjeście z tym, także no jeszcze raz dzięki za oglądanie, cześć i na razie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Przed wami jeszcze czeka was na pewno złożony ten zestaw oraz recenzja tamtej saszetki, którą otrzymałem z Wosoksu, której się zupełnie nie spodziewałem, także no, w sumie na razie.